może zostać menadżerem CKP. Według Dariusza Wójcika była posłanka nie ma kompetencji. Kładka nad ulicą Szarych Szeregów z opóźnieniem. Powiemy też, jak miniony niezwykle udany weekend podsumowuje ekipa olimpijczyka Rado. Monika Stańkowska, witam i zapraszam na środowe wydanie dziennika. Od kilku dni mówi się o tym, że Marzena Wróbel, była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, a później Solidarnej Polski, może zostać menadżerem Centrum Kształcenia Praktycznego. Kandydaturę byłej posłanki popiera prezydent Radomia. Inne zdanie na ten temat ma natomiast Dariusz Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, który uważa, że Marzena Wróbel nie ma odpowiednich kwalifikacji. Centrum Kształcenia Praktycznego zajmuje się przygotowaniem zawodowym młodzieży i dorosłych. Możliwe, że już wkrótce jednostką zacznie kierować Marzena Wróbel. Jej głównym zadaniem będzie dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy. I tam właśnie potrzebujemy prawdziwego menedżera, kogoś, kto właśnie na te procesy społeczne, na współpracę z przedsiębiorcami spojrzy znacznie szerzej, a pani Marzena Wróbel przedstawiła mi koncepcję, która uważam, że jest koncepcją na dalsze działanie dla CKP. Przeciwko kandydaturze Marzeny Wróbel jest Dariusz Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu. Dla mnie to jest dziwna sytuacja, bo pani Marzena Wróbel nie posiada kwalifikacji do pracy w tego typu placówce i dziwię się panu prezydentowi, że nie potrafił znaleźć osoby, która ma wykształcenie techniczne, która jest nauczycielem, która mogłaby kierować tą jednostką. No, myślę, że to jest policzek taki dla tego środowiska technicznego związanego z naszym miastem. Pani Marzena Wróbel ma kwalifikacje do bycia dyrektorem szkoły, nie wiem, gimnazjum, podstawówki, liceum, ale nie ma kwalifikacji, żeby być dyrektorem w CKP. Zdaniem przewodniczącego Wójcika powołanie Marzeny Wróbel na menadżera CKP skłóci radomskie środowisko oświatowe. Możliwe jednak, że decyzja prezydenta Witkowskiego ma również drugie dno. Scenariusz być może będzie taki, żeby to właśnie także rozbijać w 2018 roku prawą stronę sceny politycznej w Radomiu, bo wiadomo, że będzie chciała odbić to stanowisko prezydenta Radomia i być może to właśnie kryje się. Ale pan tego, rozumiem, nie potwierdzi tej mojej teorii, Uśmiecham się do własnych myśli, bo jesteśmy w roku 2016. Do roku Panie prezydencie, 2000... obaj towarzyszymy polityce od wielu, wielu lat i doskonale wiemy, z czym to się je. Do roku 2018 jeszcze naprawdę mnóstwo wody w naszej rzece mlecznej upłynie. Taki polityczny scenariusz bierze pod uwagę Dariusz Wójcik. Nasze drogi z panią poseł Marzeną Wróbel się dawno rozeszły. Jeżeli to będzie ode mnie zależało, one się już nigdy nie zejdą. Także nie widzę tutaj żadnej jakiegoś tam... Nie wiem, pani poseł wybrała swoją drogę. Wybrała poprzez współpracę z Platformą Obywatelską, co widać. Zresztą osoby, które startowały z list pani poseł Marzeny Wróbel, teraz w dziwny sposób otrzymywały stanowiska kierownicze w oświacie. Także wszyscy widzą, co się dzieje. To jest próba budowania szerokiej koalicji przeciwko PiS-owi, ale oczywiście my jesteśmy gotowi na rywalizację. Mimo kilku prób nie udało nam się skontaktować z Marzeną Wróbel. Już po opublikowaniu tej informacji udało nam się skontaktować z Marzeną Wróbel. Jak zaznaczyła była poseł, do pełnienia stanowiska menadżera w Centrum Kształcenia Praktycznego ma odpowiednie kompetencje. A na oficjalną wypowiedź Marzeny Wróbel będziemy mogli liczyć dopiero po wyjaśnieniu całej sytuacji. Na razie była posłanka przed kamerami, sprawy komentować nie chce, bo ta nadal nie jest zakończona. I zmieniamy temat. Pylony już są, pomost też, kładka nad ulicą Szarych Szeregów jest już prawie gotowa. Jednak w tym przypadku prawie robi wielką różnicę, bo kładka zostanie oddana do użytku około miesiąc po terminie, który pierwotnie zakładano. W sierpniu zakończył się montaż pylonów kładki, czyli betonowych słupów po obu stronach ulicy Szarych Szeregów. Zakończyły się także prace przy montażu stalowej konstrukcji pomostu kładki. Ten pomost pierwotnie składał się z dwóch osobnych segmentów. Te segmenty zostały w ostatnim czasie połączone w całość i stanowią już w tym momencie jeden pomost. W ostatnim czasie mostowcy wykonali ostatnią, najważniejszą czynność, jeżeli chodzi o konstrukcję tej kładki, mianowicie rozwiesili między pylonami linę nośną. Ta lina nośna jest już połączona
połączona z pomostem i docelowo podtrzymuje cały podwieszany obiekt. Ostatnim etapem robót będzie zbrojenie i betonowanie pomostu kładki. I mimo, że cała inwestycja jest już na zaawansowanym etapie, to kładka zostanie oddana miesiąc później niż pierwotnie zakładano. Pierwotny termin zgodnie z umową opiewał na 30 września, natomiast prace przedłużą się o mniej więcej jeden miesiąc. Aneks podpisujemy z wykonawcą w tej sprawie. Jest to związane z kwestiami technologicznymi. Musieliśmy wprowadzić pewne drobne zmiany projektowe, jeżeli chodzi o mury oporowe i dylatacje. To spowodowało, że te roboty się nieco przedłużą. W ramach zadania zostanie również utwardzona ulica Żwirowa, która prowadzi na kładkę. Wykonawcą inwestycji jest firma Vistal z Gdyni. Koszt wszystkich prac to prawie 4 miliony złotych. Miniony weekend był historycznym dla zapaśników Radomskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk Radom. Zawodnicy tego klubu w Mistrzostwach Polski Seniorów w Zgierzu wywalczyli aż 10 medali. Tym samym z ogromną przewagą wygrali klasyfikację drużynową. Olimpijczyk Radom zdobył najwięcej medali w swojej historii w czasie jednego turnieju. Mogło być jednak jeszcze lepiej. Niektórym zawodnikom zabrakło szczęścia. O porażce innych zdecydowała dyspozycja dnia. Zawody udały nam się bardzo dobrze. Zdobyliśmy 10 medali. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jestem dumny z chłopaków. Postarali się, chociaż jest mały niedosyt. Mogło jeszcze tych medali być więcej. Także trzeba się cieszyć z tego, co jest. I czekać na przyszły rok na jeszcze lepsze efekty. Jedyny złoty medal wywalczył Arkadiusz Kołynycz. Tym samym po rocznej przerwie radomski zawodnik odzyskał Mistrzostwo Polski w kategorii wagowej do 75 kg. Pierwsza walka była trudna. Wygrałem ją minimalnie 3-2 na punkty, a później kolejne walki już były lepsze, więc myślę, że ogólnie cały turniej wyszedł dobrze, pomimo małych błędów, ale cały czas trenujemy, pracujemy nad tym i będziemy poprawiali błędy. Oprócz Kołynycza medale zdobyli także inni zawodnicy. Srebro wywalczyli Konrad Kośla, Aleksander Kroczak i Mateusz Kareciński, a na najniższym stopniu podium stanęli Grzegorz Rutkowski, Mateusz Nowak, Michał Kośla, Łukasz Fafiński, Mateusz Treder i Rafał Płowiec. Część z zawodników już wkrótce wyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski. Na razie jednak skupiają się na odpoczynku. Przygotowania do Mistrzostw Polski trwały przez całe wakacje. Zawodnicy mają teraz roztrenowanie. Wiadomo, że po tych ciężkich przygotowaniach, po tych wrażeniach, po zdobyciu tych medali, no to muszą trochę odreagować. Mamy plany takie, że na razie odpoczywają i później już powoli wchodzimy w przygotowania do przyszłego sezonu. Wiadomo, że część zawodników dostanie powołanie na zgrupowania kadry. Będą walczyli na zgrupowania, przygotowywać się do sezonów z kadrą. Kolejne zawody w październiku. Trenerzy i zawodnicy kreślą już jednak długoterminowy plan. Uzyskanie kwalifikacji i wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2022 roku. I na koniec tradycyjnie w środę mamy zaproszenie do obejrzenia najnowszego odcinka programu Wyszukani. Gościem tym razem jest Dawid Pękala, miłośnik gór, który opowiadał o planach zdobycia 46 najwyższych szczytów Europy, ale także o wyjątkowych sytuacjach, takich jak ta z Norwegii. Pojawił się u nas właśnie na naszym pierwotnym obozowisku renifery, które oczywiście stwierdziliśmy, że no fajnie, zwierzęta, natura, bardzo przyjemnie. Zresztą na każdym wyjeździe mamy jakieś te zwierzęta, nam towarzyszą. Nie fajnie zaczęło być, kiedy renifer zaczął się dobierać do namiotu i zaczął zjadać tropik. Stwierdziliśmy, że ogień może go zatrzymać, ale drugi swoim wielkim zadem wsadził swój wielki zad w to ognisko i je zgasił. To stwierdziliśmy, że już w ogóle nie jest zabawnie, a kiedy nie wiedzieliśmy bardzo, jak się zachować w stosunku do tych reniferów, schowaliśmy się, zostawiając wszystko do samochodu, który zaparkowaliśmy, mieliśmy obok. Dodam, samochód był z wypożyczalni ze szklanym dachem, więc było krucho. A renifer stwierdził, że fajnie jednak wskoczyć na ten samochód, więc strach w oczach, bo kiedy no, skoczył dwoma tymi swoimi przednimi rodzicami. Dachu już nie było. Znaczy nie na dach, tylko na przód ale wizja tego dachu i za chwilę pokazanie się na nim renifera nie była bardzo śmieszna. No bo jak wytłumaczyć wypożyczalni, że renifer zniszczył nam samochód? Ale myślę, że Norwegowie by to szybciej zrozumieli, bo tam są... Polak, samochód, może być różnie. No i musieliśmy się wycofać do innego miejsca. Ten odcinek już teraz mogą Państwo zobaczyć na www.zebra.tv. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Do zobaczenia.
Odkryj słoneczną stronę segregacji odpadów. Segreguj śmieci, pokaż ekoklasę, zachowaj kasę. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi. Ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę. To proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Od prawie 60 lat profesjonalnie kształcimy kadry medyczne. Dołącz do Medyka. Państwowa szkoła. Bezpłatna nauka i praktyka. Wspaniała atmosfera. Doskonałe relacje uczeń-nauczyciel. Innowacyjne programy nauczania. Doskonałe przygotowanie do zawodu. Kursy i szkolenia. Własna baza noclegowa. Dołącz do Medyka! Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Dawny Medyk. Szkoła od lat słynie z kształcenia specjalistów na najwyższym poziomie. Świetnie przygotowanych do zawodu. Bezpłatny system nauki. Dzienny, popołudniowy i zaoczny. Matura nie jest wymagana. W czwartek w Radomiu przeważnie słonecznie, ciepło, ale bez upałów, na termometrach do 24 stopni. W piątek pogodnie i słonecznie, ciśnienie w dół. W sobotę częściowo słonecznie, możliwe burze, a termometry wskażą 23 stopnie.